Hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach świąteczna misja Anielki. Mamy grudzień, zaczyna się Game Mass i zaczynamy nową serię, serię świąteczną. No i z racji tego, że jest to pierwszy odcinek, muszę poświęcić początek na sprawy organizacyjne, których jest trochę do omówienia. Także jeśli ktoś nie jest tym zainteresowany, to niech sobie przeklika do dalszej części tego filmiku. A jeśli jesteście zainteresowani, to bardzo mnie to cieszy, bo przynajmniej wszystko będziecie wiedzieć i wszystko będzie dla was jasne. Pierwszą sprawą jest godzina publikacji odcinków i tutaj chciałam powiedzieć, że nie ma ustalonej godziny. Głównie dlatego, że jeśli oglądaliście zapowiedź Game Massu, to wiecie, że mam bardzo dużo serii i po prostu wolę nie ustalać żadnej konkretnej godziny, bo mogę się nie wyrobić z renderowaniem czy przesyłaniem tych filmów. Mam nadzieję, że mi się uda wszystko zrobić na czas, ale dlatego właśnie godziny ustalonej nie ma i też tutaj nie sądzę, żeby się zdarzyła taka rzecz, że odcinki będą się publikowały, nie wiem, 22, 23. Ale w razie czego, gdyby tak było, to przypominam i uczulam, że dzień zaczyna się o północy, kończy się 23:59, także miejcie to na uwadze, żeby nie było, że na przykład będziecie mi pisać komentarz o 22, gdzie jest odcinek z Anielki. Mam nadzieję, że tak nie będzie i naprawdę będę robiła co w mojej mocy, żeby tak nie było. Będę się starała, żeby te odcinki pojawiały się rano do południa, ale wiecie, życie jest trolem i różne rzeczy się mogą dziać. Kolejną sprawą są rodziny. Dziękuję wam za wszystkie rodziny, które stworzyliście dla mnie. Stworzyliście ponad 220 rodzin. Nie spodziewałam się, że będzie ich tak dużo i że będzie aż takie zainteresowanie wykazane z waszej strony. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Wybierałam rodziny 5 godzin i poszło mi tak szybko, tylko dlatego, że pomagał mi mój mąż. Razem jakoś to ogarnęliśmy w miarę sprawnie, gdybym to robiła sama, na pewno zajęłoby mi to zdecydowanie więcej czasu. Przez to, że stworzyliście tak dużo tych rodzin, ja troszeczkę zmieniłam w ogóle cały zamysł tej serii, trochę mi się plany pozmieniały, bo nie byłam w stanie wybrać tylko 4 rodzin, czy tam 5, tak jak miałam początkowo w planach. Dlatego zmieniłam cały zamysł kompletnie tej serii i wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej niż ja miałam pierwotnie w założeniu. I właśnie teraz pokażę wam rodziny, które wybrałam do jakby głównego toku serii, z którymi będziemy się po prostu trochę częściej spotykać, i rodziny, które są wprowadzone do otoczenia. Usunęłam wszystkie rodziny, które były w skrzyni rodzin i wszystkie w ogóle, które były na świecie. I do Wierzbowej Zatoczki i do Windenburga wprowadziłam rodziny, które będą brały właśnie udział w tej serii, a do San Myszuno i do Oazy Zdrój są wprowadzone rodziny, które po prostu będą chodziły sobie po otoczeniu. No i myślę, że tak szybko pokażę wam, kto mieszka w każdym domu. Jeśli chodzi o historię, to nie będę ich teraz czytać. Będziemy się skupiać na tych historiach w momencie, kiedy będziemy się skupiać na tych rodzinach i to się przekonacie w następnym po prostu toku tej serii, w następnych odcinkach. Pierwsza rodzinka to jest rodzinka tutaj Black. Myślę, że osoby, które stworzyły tę rodzinę, to będą wiedziały, że to one, więc nie będę tutaj klikać konkretniej w galerii. Tak będzie po prostu szybciej. Tutaj pani Jadwiga, którą też widzieliście w zwiastunie. Tutaj Simka Katsura. Tutaj rodzinka Krakowiak, Rożek, Groszak, Rawicz, Nowak. Nowaków było dość dużo. Klakier, kolejni Nowakowie, tak, kolejna rodzinka Nowak, babcia Mróz, Christmas, Lampeczka, tutaj macie też Ferrars, tak, Daniels, rodzinka Daniels też była w zwiastunie. No i teraz przejdziemy sobie do Windenburga. I tak, tutaj rodzinka Święta Jednoczą, tak byli napisani w galerii. Wasilewski, Mazur, tak, Simka Mazur jest w ogóle nieco uprzywilejowana przez przypadek, dlatego że mieszka w moim domku Speed Build Challenge 5x5, bo po prostu brakło mi domków z tej takiej oryginalnej galerii, bo pobierałam domy, jeśli mi brakowało, tylko z galerii, stworzone po prostu przez Maxis, nie pobierałam przez nikogo stworzone. No i brakło mi już tych domów, więc tutaj pobrałam swój. Jakubek, Czaniecka, Klimek i może od tej strony Anderson, Potocki, Fiona, Alison, Kłos, Bubr, Moon, rodzinka Jutro, rodzinka Nuta i tutaj Kopytko. Babcia tutaj mieszka, tutaj normalnie w Windenburgu jest gospoda. Bar. I ja jej przerobiłam w ogóle ten bar na dom, bo też już mi brakło po prostu parceli. Także to są wszystkie rodziny, mam nadzieję, że tutaj żadnej nie pominęłam, które są wybrane do serii przeze mnie. A jeśli chodzi o rodziny, które są wprowadzone do otoczenia, to idziemy do Oazy Zdrój.
I zaczniemy od tej strony. Tutaj rodzinka Adamczyk, choinka, bombka, tak, bardzo fajne nazwiska, żeście wymyśleli. Mazur, tak, mazurów też troszeczkę było. Kluczyk, węgrzyńska, smutny wdowiec, siostry, bombka, jodła, pawlacz, majszuno, tak, one powinny mieszkać z ogółem w San Majszuno, ale no, zostały wprowadzone już tutaj, tego już nie zmieniałam. Brown. Wiem, że są tutaj puste parcele, ale naprawdę musicie mi wybaczyć to, że nie dodawałam kolejnych domów i kolejnych rodzin. No, bo po prostu ja jestem jedna do tego i nie dałam już rady. Ale wybrałam tyle rodzin, ile byłam w stanie. Także naprawdę starałam się. No i San Majszuno. Tutaj będziemy sobie klikać. Rodzinka Coral, Pachołek, Nadzieja i Melonik. Tutaj zaraz obok. Też rodzinka Nadzieja i Snow. Tutaj Rutkowska, Clark i Depi, jakoś tak. Tutaj są też dwie rodzinki Tambrulo i Johansson. Ciężko niektóre nazwiska mi się czyta, bo nie wiem, co dokładnie autor miał na myśli. Aha, tutaj, ups, tutaj już byliśmy. Misklik. Dobra, tutaj rodzinka Karan i Kołodziej. Tutaj Martinez, no i rodzinka Smith. I tak, jeszcze tu nam zostało rodzinka Kruk, Flanel i Kan. I tutaj Płomyczek i List od Gosi Model Lost, tak. Wybrałam takie rodzinki i mam nadzieję, że uszanujecie te moje decyzje i mam tutaj nadzieję, że naprawdę nie będzie jakiegoś strasznego lamentu i płaczu w komentarzach na temat tego, że nie wybrałam waszych rodzin. Będą jeszcze na pewno okazje, żebyście się jakoś włożyli w pracę do tego kanału i nie zrażajcie się. Naprawdę było mi bardzo trudno, starałam się najlepiej jak mogłam. Teraz przejdziemy sobie do domku Anielki. Anielka mieszka sobie tutaj. No i przechodzimy do niej. Jeśli chodzi o dom Anielki, to jest to dom Świętego Mikołaja, który stworzyłam rok temu z okazji właśnie Mikołajek. Jest on do pobrania w mojej galerii razem z fabryką Świętego Mikołaja. Ten dom zdecydowałam się wybrać, no bo ja go stworzyłam, bardzo go lubię, podoba mi się i chciałam, żeby Anielka w nim zamieszkała. Poza tym, jeśli oglądaliście zwiastun, to wiecie, że Anielka jest córką Świętego Mikołaja i pani Mikołajowej. Jedyne co, to trochę zmieniłam go w środku, no i znikły wszystkie ozdoby świąteczne na razie, no bo do świąt jeszcze troszeczkę czasu jest. No i w tej serii chwilowo, jak wiecie, świąt nie ma. Mieszkańcy Simowego Świata tych świąt nie odczuwają. Tutaj jeśli chodzi o wnętrze domu, no to będziecie też je widzieć w czasie trwania serii, także nie będę tutaj jakoś dokładnie pokazywać, bo to wszystko się wyjaśni w trakcie grania. No i tak, na pewno interesuje was też jeszcze mod na zimę. Link do tego moda podam wam w opisie pod filmem i będzie on w każdym opisie, pod każdym odcinkiem z tej serii, żeby tutaj was już nie odsyłać na bloga. Jeśli chodzi o stronkę, to ten mod jest na stronce francuskiej, tam musicie sobie skorzystać po prostu z tłumacza przeglądarki i wtedy wszystko powinno być jasne. Po prostu, no to tłumaczenie, wiecie jakie jest takie z translatora, czyli tłumaczenie po chińsku, ale myślę, że na tyle, żeby pobrać co każdy jest w stanie to zrozumieć. No i jak widzicie, mod działa, wszystko jest ok, bardzo ładnie wygląda. Też on już był pobierany przeze mnie w czasie świąt w zeszłym roku. Maja miała ten mod, także on już jest przeze mnie sprawdzony, działa i nic się z nim nie dzieje. Po prostu wystarczy wrzucić odpowiednie pliki do folderu z modami i wszystko działa. Teraz może przejdziemy do Anielki, żeby wam ją tutaj pokazać i przybliżyć. Także Anielka, wstawaj i zaplanuj stroje. Pokażemy cię z bliska. Jeśli chodzi o Anielkę, to jest to simka oczywiście stworzona przeze mnie. Mam Maję, która jest ruda, mam Emilkę, która ma włosy brązowe, no i chciałam mieć blondynkę, dlatego stworzyłam Anielkę. Wiem, że jej imię jest dość nietypowe, długo się wahałam i zastanawiałam, jak chcę, żeby ta simka miała na imię, ale Aniela kojarzy mi się z aniołem i właśnie dlatego, jako że ona ma misję przywrócenia radości w Wierzbowej Zatoczce, dlatego ma właśnie na imię
Anielka. Na nazwisko ma gwiazdka, tak, no, tak prosto i tak po prostu świątecznie. Poza tym ona jest dla mnie taką właśnie gwiazdką, ona jest dla mnie simką, która ma nieść radość i szczęście, dlatego właśnie jest anielką od anioła i jest moją gwiazdką. Jeśli chodzi o jej aspiracje, to jest przyjaciółką świata, ale ta aspiracja nie ma jakiegoś większego znaczenia w tej serii, po prostu chciałam, żeby było zaznaczone, że ona jest otwarta i przyjazna, jest rodzinna, jest wesoła i jest dobra. Jeśli chodzi o Anielkę, to będziecie ją mieli oczywiście udostępnioną w galerii, z tym, że będzie się trochę różniła, jeśli chodzi o wygląd. W mojej serii ona ma mody na rzęsy, na policzki i na usta. Pokażę wam właśnie te policzki. Właśnie to są te. Charming coś tam, Makeup Collection. Jeśli chcielibyście sobie je gdzieś znaleźć, pobrać, to po prostu próbujcie wpisywać to właśnie w przeglądarkę. Udostępnię ją bez modów, żeby po prostu każdy mógł sobie ją pobrać w takiej formie bez modów. A jeśli gra, no bo po prostu wiem, że część osób gra bez modów, a jeśli wygracie z modami, to i tak przypuszczam, że sobie ją przerobicie po swojemu, więc to akurat dla was nie ma większego znaczenia, a pomyślałam, że wam ją chcę udostępnić, dlatego też tutaj nie szalałam z modami, bo możecie chcieć ją sobie wprowadzić do swojego otoczenia, żeby też przyniosła radość i ducha świąt do waszych serii, gier prywatnych. No i też na ustach ma właśnie ten błyszczyk. No i rzęsy standardowo, te co zawsze i te co wszyscy. Link do tych rzęs na pewno jest u mnie na blogu. Simowy pokaz mody gdzieś tam na samym dole, szukajcie listy tego spisu modów, to tam gdzieś powinny być właśnie te rzęsy. Jeśli chodzi o Anielkę, to ona jest córką świętego Mikołaja, ale nie jest to zaznaczone w drzewie genealogicznym, bo po prostu nie chcę, żeby święty Mikołaj mieszkał w simowym świecie na razie, a dlaczego to się przekonacie później. Staram się naprawdę streszczać jak tylko mogę najlepiej i teraz wam jeszcze pokażę jej stroje. Pierwszy strój jest oczywiście inspirowany no świętym Mikołajem, to wiadomo, głąb tutaj dominuje, kolor czerwony. To jest drugi strój, taki wiecie, gdyby ktoś miał w kominku napalone, to żeby jej nie było za ciepło. Tu jest strój taki bardziej różowy, zimowy i czwarty to już jest taki całkiem zimowy, niebieski na dwór po prostu, żeby jej nie było zimno w tym zimowym świecie simowym. No wiem, że tutaj ta kurtka jest rozpięta, ale dobra, przymknijmy na to oko. Strój oficjalny ma taki, jest to pierwsza simka, na której bardzo mi się podoba ta sukienka. Naprawdę uważam, że to nie pasuje, pasuje do jej karnacji, do jej urody, do jej włosów, do jej oczu, do wszystkiego. Strój sportowy ma biały, do snu taki właśnie wysokie tutaj podkolanówki, koszula, taki sobie. O, imprezowy, ma tą nową sukienkę, która mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. No i do pływania zwykły strój kąpielowy po prostu. Także tak prezentuje się Anielka, z którą spędzimy najbliższe 26 bodajże, tak, 26 dni grudnia. Jeśli chodzi jeszcze o dom, to nazwałam go Dom Gwiazdki i dałam cechy domowa, atmosfera, kuchnia z duszą i naturalne światło, gdyby ktoś chciał sobie te cechy odwzorować. I jeszcze muszę dodać, że Anielka bierze udział w simowym wyzwaniu i tutaj ma poziom zaspokojenia potrzeb, że praktycznie stoi w miejscu, bym powiedziała, bo po serii z Emilką wiem już, jak to wygląda i wiem po prostu, że te potrzeby prawie w ogóle nie spadają. I jeszcze jedna rzecz. Anielka ma już wykupione cechy za punkty aspiracji. Ja wpisałam jej po prostu kod na te punkty aspiracji. Zostało ich jeszcze trochę, 5000. Przyda się może na jakieś tam eliksiry czy coś w tym stylu. Dlatego, że tak jak mówię, to jest simka, która jest córką Mikołaja. Ona ma różne nadprzyrodzone moce i nie wyobrażam sobie, żeby ona była taką, wiecie, podstawową, zwykłą, bazową simką, którą dopiero zaczynamy grę. Ona musi mieć jakieś tam dodatkowe cechy i właściwości, można tak powiedzieć. Dlatego dobrałam jej mile widzianą, bo jest to mi potrzebne, wspaniałą gawędziarkę, szybką sprzątaczkę, niezwykle przyjazna, uważna mentorka i kontaktowa. Dobra. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o tę simkę. Jeszcze trochę nią grałam, bo tak, mamy czwartek, dlatego że dzisiaj mamy czwartek. Dzisiaj jest właśnie pierwszy dzień grudnia, czyli czwartek.
Jeszcze tylko sprawdzę, tak na pewno. I właśnie grałam tutaj, żeby przyspieszyć ten czas, żeby zacząć tę serię tak, jak właśnie się dzieje nasze tutaj prawdziwe życie. No i w międzyczasie podbijałam jej trochę umiejętności, ale niedużo. Gotowanie, tutaj sobie grała logika, umiejętności komediowe, literackie i śpiewanie. I też napisała książkę pierwszą, napisała dziewczynkę z zapałkami. Teraz tak, Anielka, idź sobie się ogarnij. Skorzystaj sobie... Weź sobie prysznic po prostu normalnie, a ja będę dalej mówić. Mamy czwartek. Do końca tego tygodnia, ogółem ta seria jest inspirowana wyzwaniem The Sims 4 Christmas Challenge i początkowo miałam stworzyć na podstawie tego wyzwania swoje wyzwanie, ale potem, kiedy zobaczyłam, jak wy tworzycie te rodziny i jak dużo ich jest, zmieniłam zdanie i nie jest ta seria wyzwaniem, ale będzie miała pewne cechy, które są w tym wyzwaniu ujęte. Także jeśli jesteście zainteresowani, to wpiszcie sobie w wyszukiwarkę The Sims 4 Christmas Challenge i znajdziecie właśnie tę stronkę. Jest to simka, która jest zesłana, żeby przywrócić radość w wierzbowej zatorce i ogółem w simowym świecie. Radość związaną właśnie ze świętami. W związku z tym, do końca tego tygodnia naszym zadaniem jest... Może podaj śniadanie, już będzie na przyszłość. Niech będą jajka na toście. O, ubrałaś się dzisiaj na różowo, tak? Dobrze. Już lubię tę simkę, naprawdę już ją lubię. Mam nadzieję, że polubię ją tak samo bardzo jak wszystkie moje inne simki, ale coś czuję, że tak. Czuję od niej te pozytywne wibracje. Do końca tego tygodnia musimy rozmawiać z simami, których będziemy tutaj widzieć w otoczeniu. Musimy poprawiać ich nastrój, jeśli będą smutni. Musimy nawiązywać z nimi kontakty. Musimy starać się ich poznać. Anielka! Musimy starać się ich poznać, zaprzyjaźnić i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie będę starała się pisać książki i zbierać skałki, lalki, żeby mieć prezenty. W kolejnym tygodniu, tak mniej więcej wam to mówię, bo to wszystko będzie się oczywiście zmieniać i dopasowywać do tego, jak ja tutaj będę czuła tę serię i ten klimat. W kolejnym tygodniu zaczniemy stopniowo wprowadzać się do każdej z tych rodzin. Będę starała się zmienić ich charakter, ich podejście. Oczywiście nie będę mogła za długo mieszkać u każdej z tych rodzin, bo mam troszeczkę ograniczony czas, a tych rodzin jest dużo. Ale będę starała się to połączyć tak, żeby było dobrze i żeby było ciekawie dla was. Poza tym będziemy właśnie pomagać dzieciom odrabiać lekcje, uczyć ich umiejętności. I też musimy tutaj trochę wbić sobie charyzmy bodajże, bo myślę, że to... Właśnie tu nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że właśnie jeśli sim ma rozwiniętą charyzmę, to może prosić simów o pożyczki. Musimy też właśnie zbierać pieniądze. Schowam sobie to wyjątkowo do lodówki. Musimy zbierać pieniądze na to... Tu miała być jedna świeczka zapalona. Okej. Okay. Zbierać pieniądze na organizację festiwalu. Chodzi o to, że Święty Mikołaj poczuł się załamany i zapomniany i nie chce przyjechać do simowego świata, a wręczyć simom prezenty. I właśnie Anielka jest zesłana po to, żeby zmienić to nastawienie, żeby przekonać swojego tatę, że ci simowie są jednak warci i że chcą się poprawić, chcą się zmienić i że warto do nich przyjechać. I właśnie założeniem i celem Anielki jest zorganizowanie festiwalu, na którym pojawi się Święty Mikołaj z żoną i właśnie wszyscy simowie będą szczęśliwi. Poza tym jej celem jest też udekorowanie wszystkich domów, w których właśnie mieszkają simowie, którzy biorą udział w tej serii, zmienienie ich właśnie charakterów i nastrojów na świąteczne. Także mam nadzieję, że nam się to uda. Mniej więcej tak prezentuje się założenie i cały szkic tej serii. I mam nadzieję, że właśnie będzie się wam to podobać. Tutaj też właśnie chciałam powiedzieć jeszcze, że te odcinki będą troszeczkę przeze mnie nagrywane do przodu. No bo wiecie, że tych serii mam dość dużo, ja też mam swoje obowiązki, także będę się starała tutaj, żeby mieć z wami kontakt w komentarzach, także naprawdę będę się starała. Jeśli będę milczeć w komentarzach, to po prostu dlatego, że nie ogarniam i nie wyrabiam. Mam nadzieję, że taka sytuacja się nie zdarzy. Ale jeśli, no to wiecie, czym to jest spowodowane. Będę starała się wam odpisywać jak zawsze. No ale odcinki będą nagrywane przeze mnie troszeczkę do przodu, żeby po prostu ta seria się pojawiała bez żadnych przerw. Czekajcie, muszę zrobić pierwszego screena, oczywiście, bo jakby inaczej też zapomniałam kupić Anielce aparat. Piękna jest.
Bardzo mi się podoba. No, muszę jej kupić aparat, no, chociaż nie wiem, czy będziemy robić zdjęcia, ale raczej chciałabym robić zdjęcia z tymi simami, z którymi będziemy mieli kontakt, więc czekajcie, kupię jej aparat, kupię jej raczej ten dobry aparat. Ona ma pieniędzy dużo i oczywiście dostała te pieniądze no, od Świętego Mikołaja, to jest raczej logiczne. I jeszcze, no na pewno będziemy też tutaj mogli sobie wpisywać kod na pieniądze, głównie dlatego, że będziemy dekorować te domy tym simom, a wiecie, że dekoracje troszeczkę kosztują. Gdzie tu jest aparat fotograficzny, bo się pogubiłam. Czekajcie. Tu chyba. Tak. Także będziemy tutaj korzystać z kodu na pewno, niech będzie może taki. Okej, 2000, ale jest dobrej jakości. Także Anielka, tutaj będziesz musiała też sobie podbijać trochę umiejętność fotografowania. No i idziemy zbierać, moja droga. Tak. No jestem ciekawa, kogo pierwszego spotkamy. Mam nadzieję, że pójdą nam dobrze te relacje. Właśnie specjalnie ona ma też te cechy wykupione, żeby łatwo było po prostu nawiązywać kontakty z tymi simami, żebym ja też sobie tutaj jakoś wybitnie nie utrudniła tej rozgrywki, bo no nie chciałabym. Żeby było jakoś wyjątkowo trudno. Ta seria ma być radosna i ma przypominać o tym, że święta się zbliżają wielkimi krokami i mamy razem wczuwać się w ich klimat i nastrój i jej całą atmosferę. No właśnie, Anielka się już cieszy na samą myśl. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Oczywiście w tej serii też będę rozmawiać na temat przygotowań, no bo ja sama będę je też przeżywać, także będę wam opowiadać, co tam u mnie słychać ciekawego. Okej, mamy szmaragd, fajnie, otworzymy laleczek, jeśli się uda nam znaleźć, nie sprzedajemy, bo będziemy je dawać dzieciom, simom. Będziemy tutaj rozdawać im właśnie prezenty, zostawiać jakieś pamiątki po sobie, piszę te książki, bajki dla dzieci na razie, a potem zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze żaby, widzę, także chodź Anielka. Oj, tutaj mamy jeszcze skałki, no na początku kupujemy, żeby coś tam mieć. Już w wyposażeniu. Tak jak mówię, mamy czas do niedzieli. Od przyszłego tygodnia będziemy tutaj zmieniać. O, ja już tam kogoś widzę. Kurczę, no Anielka, idź. Może oni tam jeszcze postoją. To się z nimi... O, tutaj też ktoś jest. Cześć. Lucy. O, ciebie kojarzę, ty mieszkasz w San Myszuno. Tak. Starałam się też właśnie nauczyć tych rodzin, żeby ich mniej więcej kojarzyć. Dużo mamy dzieci i to mnie też bardzo cieszy. Kto tutaj idzie? Czarek Klimek. Cześć, Czarek. No będę się z nimi wszystkimi witać tylko za chwilkę. Tutaj chcę jeszcze zebrać, jak już jej kliknęłam, to już niech będzie. Może też właśnie zrobimy jakieś zdjęcie, żeby podbić sobie to fotografowanie, no i będziemy dalej właśnie działać. Poza tym, skoro już mamy ten grudzień i wszystko się zaczęło i ogarnęłam wszystkie sprawy organizacyjne. Cześć! Ty jesteś Melanie Majszuno. Okej, fajnie. O, ty się już ze mną będziesz witać, to czekajcie. Okej. Dobra, no. Dobrze, to jak już robisz to zdjęcie, to już zrobimy zdjęcie. Tutaj mamy ładne ujęcie. Duże, obróć sobie kamerkę. Dobra, mamy zdobytą umiejętność fotografowania. Ciekawe, czy to zdjęcie w ogóle wyszło. Chociaż jedno. Wyszło, okej. Ty się chciałaś z nami przywitać. Przyjazne powitanie. Niech będzie, ty nie bierzesz udziału w serii, ale przywitam się z tobą. Okej! Kreatywna, dobra i smakoszka. Cześć! I właśnie po to były te cechy, że zobaczcie, Anielka ma w sobie urok. O to chodzi. I chcę, żeby właśnie była ze wszystkimi tutaj jak najbardziej zaprzyjaźniona, przynajmniej tak wiecie, na początek. Ona tutaj wprowadza radość do tej serii. Dobra, nie rozmawiajcie już ze sobą. Tutaj się przejdziemy dalej tą drogą. Dobra, to powiem wam, że idziemy sobie teraz do parku, do Wierzbowej Zatoczki. Zobaczymy, kto tam będzie i czy kogoś uda nam się poznać, czy może ktoś będzie zły, smutny i będzie potrzebował pocieszenia. No i jesteśmy sobie w parku i tak, widzę, że tutaj są... jest... Tak, ty jesteś Marlena Krakowiak, zabawne powitanie. Czemu ty nie jesteś w szkole w ogóle, co? Muszę się z nią koniecznie przywitać. Ona bierze udział w serii, także w przyszłości na pewno zamieszkamy z nią i z jej mamą. I mam nadzieję, że będzie fajnie i mam nadzieję, że szybko się zaprzyjaźnicie, zobacz. Ale tutaj się dzieje, dużo simów. Zobacz, przyszła Anielka.
I właśnie chciałam przypomnieć, bo ciągle do tego zmierzam, a chyba tego w końcu nie powiedziałam. Okej. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Poznać ją nie musisz. Poprawi jej humor. Wiem, że my jesteśmy już tutaj zaprzyjaźnieni, ale nie będę po prostu wykorzystywała tych interakcji wszystkich związanych z tym. Z przyjaźnią. Po prostu potraktujmy to jako to, że Anielka jest bardzo radosna i przyjazna i dlatego po prostu wszyscy ją odbierają bardzo pozytywnie. A ja chciałam przypomnieć wszystkim zapominalskim, że mamy pierwszy dzień grudnia i trzeba mieć kalendarz adwentowy. Kto jeszcze nie ma kalendarza adwentowego, to jeszcze da radę kupić i da radę korzystać z tego odliczania do świąt i wyjadania codziennie jednej czekoladki, no chyba, że macie jakiś inny kalendarz adwentowy, na przykład, wiecie, tam są jakimiś lakierami do paznokci i różne inne takie. Ja mam kalendarz adwentowy tradycyjny z czekoladkami, a w tym roku mam też Milkę. Kalendarz adwentowy z Milki. Tak jest. Dobra. Także chciałam tylko wam przypomnieć, bo rok temu przypomniałam niektórym osobom, także tutaj tym razem też przypominam. I tu widziałam, że ktoś był chyba smutny. Ty, nie? Ty jesteś smutny. Przyjazne powitanie. Tak, rzuć te śmieci. W ogóle, co tu się dzieje? Grzegorz, ja cię znam. Czemu ty tutaj śpisz? Ty też bierzesz udział w serii. Zaraz muszę tutaj koniecznie z nimi porozmawiać. Anielka, pospiesz się. Simowie potrzebują twojej pomocy. Oni są tutaj samotni. Zaraz musimy wyrzucić te śmieci też. Cześć! O kurczę. Nie mogę, to wyrzuć, Anielka, te śmieci. A właściwie, wiesz co, poczekaj. Podnieś kosz. Podnieś kosz, wyrzuć te śmieci. I... Nie, ona nie jest smutna, ona po prostu ma taki styl chodzenia, okej. Ej, kto ty jesteś? Marcel, Klimek! Przyjdę do ciebie, to ci normalnie pokażę. Wyrzuć, Anielka, te śmieci. Ja tu u ciebie też zamieszkam, wiesz? Marcel. No, mam nadzieję, że zrozumiecie to, że musiałam tutaj oczywiście ująć te wszystkie serie, właściwie kwestie organizacyjne. I ten odcinek skończę tutaj, bo zwykle będziemy kończyć wieczorem oczywiście, ale ja go skończę wcześniej, żeby nie trwał zbyt długo. Obudź go. Obudź go, bo on tu zamarznie na tej ławce. No, Anielka musi tutaj pomagać. Proszę, pomagać śpiącym Simom. On tu zamarznie na tej ławce, ja nie mogę na niego patrzeć. Obudź się. Ubierz się w ogóle, czemu ty tutaj jesteś? Przyjazne powitanie. Rozgniewany jesteś, ojeju, jesteś pierwszym Simem rozgniewanym. Mam nadzieję, że ci poprawię humor. Okej. Spróbuj. Więcej opcji, możesz go jakoś uspokoić. Rozmawiaj o pokoju na świecie. Weź tak niezobowiązująco, zapytaj go, jak mu minął dzień. Może ci powie, dlaczego śpi na tutaj na ławce. No, spróbuj go uspokoić, może będzie dobrze. Może poprawi mu się nastrój. W ogóle szkoda, że nie mogę mu powiedzieć, żeby się przebrał. Nie denerwuj się na Anielkę. O, dech i wydech. Tak. No i co? Poprawi ci się humor? Tak, okej. Dobra. To on jest już tutaj poprawiony. Przyjazne powitanie. Cześć, panie Ot, jesteś rozbawiony. Cześć, ale tutaj zrobiliście mi zróżnicowanych Simów. Hej! Zapytaj, jak minął dzień. Co tam u ciebie słychać? Wszystko dobrze? Szybko nam tutaj pójdzie ta secha. Znaczy ta aspiracja. Tam też mamy Simów. Pójdziemy, ona tutaj niech sobie rozmawia, a my sobie pójdziemy tam zobaczyć, kto tutaj jest. Tak. Jerzy. Tak. Oni już się tutaj do klubów dołączyli. Ksawery i Aleksandra, tak, was też pamiętam, wszystkich was pamiętam. Ty bierzesz udział w serii, ty nie. Ty sobie mieszkasz w San Mojszu na ogółem. Dobra, fajnie mamy tutaj Simów. Widzę, że... No i gdzie on poszedł? On poszedł spać tutaj. Grzegorz, no tak, pozdrawiam osobę, która stworzyła tę rodzinkę. Po prostu stworzyłaś genialnego Sima, naprawdę.
Wygoniłam go, żeby nie zamarznął i nie spał na ławce, to poszedł spać do pomieszczenia, po prostu, żeby mu było cieplej. Dobra, to ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tak jak mówię, ja sobie tutaj dogram z Anielką do końca, pójdę na pewno napisać z nią jakąś tam książkę. No i widzimy się z Anielką już jutro w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek podobał Wam się, że będziecie oglądać tę serię i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa!